Bardzo serdecznie Państwa witam. Ja się nazywam Małgorzata Dolistowska. Jestem historykiem architektury. Zajmuję się między innymi architekturą Białegostoku. Warto mówić o tym, co jest naszym najcenniejszym dziedzictwem, naszym, czyli białostockim. A Kościół Świętego Rocha z całą pewnością do takiego dziedzictwa należy. Obok Pałacu Branickich to jest po prostu nasz znak rozpoznawczy. Budowla, która no bardzo mocno z Białymstokiem się kojarzy i na pewno na każdym odwiedzającym po raz pierwszy Białystok i nie tylko po raz pierwszy robi ogromne wrażenie. Chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu takie nieoczywiste może okoliczności budowy Kościoła Świętego Rocha. Myślę, że sama historia świątyni w jej obecnym kształcie jest już dość dobrze znana. Natomiast chciałabym dzisiaj pokazać Państwu, jaki mógłby być Kościół Świętego Rocha. Mógłby, a nie jest. Pytanie, czy dobrze się stało? Pytanie, dlaczego tak się stało? Właściwie jest wiele pytań, na które ja nie potrafię też odpowiedzieć i myślę, że nie zawsze też są odpowiedzi na pewne pytania. Może czasem jakaś inna siła kieruje decyzjami, prawda? Chciałabym pokazać Państwu właśnie te projekty, te propozycje, które miały szansę na to, aby stanąć na wzgórzu Świętego Rocha. Wszyscy znamy to wzgórze, prawda? Wzgórze Świętego Rocha, miejsce w Białymstoku niezwykle ważne. Miejsce, które właściwie od czasów branickich pełniło ogromną rolę także w kompozycji urbanistycznej miasta. Miejsce, gdzie już od czasów branickich stała kaplica pod wezwaniem Świętego Rocha, altaria wraz z Marią Magdaleną należąca do parafii Farnej. Sama oś, którą tutaj widzimy, czyli oś ulicy Lipowej została w tej formie wytyczona również za czasów branickich, obsadzona podwójnym szpalerem lip. Jednym słowem to związanie miasta, czyli rynku i tej części wokół rynku ze wzgórzem nastąpiło bardzo dawno, bo w połowie czy w drugiej połowie wieku XVIII. I w XIX wieku to wzgórze i oś ulicy Lipowej pełniła niebywale ważną rolę. Była takim kręgosłupem miasta. To nie była najważniejsza ulica. Były ważniejsze. Ulica Nikołajewska, ulica Sienkiewicza, ulica Warszawska była bardziej, powiedzmy, taka reprezentacyjna, ale żywa i takim właśnie nerwem miasta była właśnie Lipowa, która prowadziła w kierunku dworca, która prowadziła w kierunku drogi wylotowej do Królestwa Polskiego, do Warszawy. I wzgórze Świętego Rocha było miejscem szczególnie eksponowanym. Oczywiście tam się znajdował cmentarz, który został założony w 1819 roku, potem poszerzony, który do momentu założenia cmentarzy na Wygodzie był najważniejszym cmentarzem miasta, główną nekropolią miasta, zamknięty w latach 80. XIX wieku. Właściwie tak stał trochę i niszczał, ale wzgórze żyło. Żyło za sprawą kaplicy, żyło za sprawą odpustów na Świętym Rochu. Jednym słowem było to miejsce bardzo istotne dla katolików i nic zatem dziwnego, że od tego czasu, to znaczy od drugiej połowy XIX wieku starano się o to, aby wybudować tam świątynię. Te starania za każdym razem były rozpatrywane negatywnie. Jeszcze przed zakończeniem I wojny, w 1918 roku parafianie białostoccy wystosowali pismo do ówczesnego proboszcza księdza Songajły z taką petycją, aby zacząć tutaj budować kościół. Wiedzieli bardzo dobrze, zresztą doświadczeni w przeszłości, pisali tak: czasy będą niepewne, nie wiadomo jeszcze, jakie tu będą rządy, co się będzie działo, ale jak zaczniemy budowę, no to zaczniemy i skończymy właśnie budowę Domu Bożego ku chwale Pana. Ale ta inicjatywa mogła zostać zrealizowana kilka lat później. Przyszedł rok 1920, przyszła nawała bolszewicka. Dopiero w 1925 roku, kiedy utworzono decyzję metropolity wileńskiego, drugą parafię w Białymstoku, czyli właśnie parafię Świętego Rocha,
i proboszczem został ksiądz Adam Abramowicz, to dopiero wówczas ta idea mogła zostać zrealizowana. Tutaj chciałam pokazać tylko, jak wygląda bardzo znany właściwie plan Wzgórza Świętego Rocha, które właśnie w latach 30. XIX wieku, dokładnie 1839 rok, tak wyglądała tutaj sytuacja. Kaplica, altaria, czyli zabudowania księdza altarysty i cmentarz, który tutaj widzimy, który w tym czasie planowano, żeby go powiększyć i też go powiększono. I właśnie w takiej formie przez cały wiek XIX Wzgórze Świętego Rocha funkcjonowało. To jest zdjęcie z 1920 roku, które ukazuje właśnie tę sytuację, jaka była przed rozpoczęciem budowy kościoła Świętego Rocha. Ksiądz Adam Abramowicz był naprawdę niebywale ciekawą postacią. Budowa kościoła w tamtych warunkach, w tamtych realiach była absolutnym fenomenem, proszę Państwa. Absolutnym fenomenem, dlatego że dzisiaj taka skala budowy wymaga naprawdę ogromnych środków, nakładów, organizacyjnej pracy. A wówczas w warunkach, kiedy Białystok był tak biednym miastem, tak zróżnicowanym miastem, tak skłóconym też miastem, o tak niepewnej sytuacji, jeszcze przynajmniej w latach 20., niestabilnej i gospodarczo, i właściwie z każdej strony, to było wręcz, można powiedzieć, szaleństwo. W 25 roku w czerwcu ksiądz Adam Abramowicz pisze do metropolity wileńskiego tak. Ze względu na długotrwałość, piękno i dostojność Domu Bożego, zdecydowałem wraz z komitetem, tutaj jest mowa o komitecie budowy kościoła, który się zawiązał w momencie, kiedy ksiądz Adam Abramowicz objął właśnie parafię, nie bacząc na ciężkie warunki, ogłosić konkurs projektów kościoła na Świętym Rogu. To jest to, o czym mówił Tomasz przed chwilą. To znaczy, rzeczywiście idea konkursów architektonicznych była jeszcze bardzo świeża. Pamiętajmy, że dopiero wtedy, właśnie w tym roku, 25, powstaje Stowarzyszenie Architektów Polskich, ówczesny SAP. Nie ma jeszcze takiego zwyczaju, tak jak dzisiaj, że ogłaszamy konkursy na co bardziej znaczące budowle. Oczywiście konkursy już zaczęto organizować, ale była to bardzo taka świeża idea. Mimo że idea pojawia się i pismo księdza Abramowicza pojawia się w roku 25, to dopiero w następnym roku ogłoszony zostaje konkurs przez Koło Architektów w Warszawie. Czyli ksiądz Abramowicz nawiązuje kontakt z architektami. Pamiętajmy, że w Białymstoku środowisko architektoniczne było mikre, naprawdę w 25 roku jeszcze, bo potem oczywiście ono się rozwinęło, wzbogaciło, ale 25 rok to jest jeszcze naprawdę niewielu było architektów działających w Białymstoku. I pojawia się ogłoszenie o konkursie, gdzie bardzo wyraźnie jest podkreślone, jaki to ma być kościół, jaka świątynia ma powstać w tym miejscu. W mieście Białymstoku, na wyniosłym wzgórzu Świętego Rocha, ma być wyniesiony kościół, który w idei swej ma być pomnikiem wskrzeszenia niepodległości ojczyzny. Od razu w tym ogłoszeniu o konkursie wskazana jest idea główna, idea przewodnia tego kościoła, a więc to ma być kościół-pomnik. Kościół-pomnik niepodległości. Proszę Państwa, 26 rok, 6 lat wcześniej wyszli Rosjanie z Białegostoku. Co to jest 6 lat? To tak jakbyśmy sięgnęli do 2014 roku, prawda? Wszyscy mają świeżo w pamięci to, co się działo. Nie wiem, może to być takie subiektywne moje odczucie, ale myślę, że naprawdę taka radość, duma z odzyskanej niepodległości, po raz drugi można powiedzieć w Białymstoku odzyskanej niepodległości, jest naprawdę dominująca. Może jeszcze tylko dodam, że z tego też powodu, że to ma być kościół-pomnik, bardzo często spotkacie Państwo potem w literaturze, w prasie takie określenie świątynia opatrzności w Białymstoku. Świątynia Opatrzności oczywiście to warszawska Świątynia Opatrzności, prawda? To wotum za odzyskanie niepodległości, ale często również odnosi się to określenie właśnie do Świątyni Białostockiej, ponieważ miał to być właśnie ów kościół pomnik. Jeśli chodzi o warunki konkursowe, ja oczywiście nie będę ich Państwu czytać, ale bardzo wyraźnie podkreślono
kwestię urbanistyczną. To znaczy podkreślono to, że ze wzgórza Białostockiego rozciąga się właśnie ta oś urbanistyczna ulicy Lipowej, sugerując, żeby uwzględnić to w swoich projektach. I tak też się stało. W większości projektów, które znamy, o właśnie, ta oś ulicy Lipowej, którą, zresztą dołączono zdjęcia do tego ogłoszenia, tak żeby każdy, kto podejmuje się tego wyzwania, no, wiedział, jak ta sytuacja wygląda. W sądzie konkursowym znaleźli się architekci, profesorowie, bardzo znamienici, Politechniki Warszawskiej. To był Karol Jankowski, to był Marian Lalewicz, Czesław Przybylski i Jarosław Wojciechowski, który pełnił funkcję zastępcy w razie, gdyby jakaś sytuacja niespodziewana zaszła. Konkurs bardzo krótki był. Proszę zobaczyć, ogłoszono go 14 kwietnia 26 roku, a rozstrzygnięto 7 lipca. Co to jest, prawda? Koledzy architekci wiedzą, że naprawdę niewiele można w tym czasie zrobić, tym niemniej no jednak takie były wówczas terminy po prostu. W białostockim konkursie wzięło udział rekordowo dużo prac. Tak do końca nie ma jasności, czy to było 72, czy 75. Tym niemniej na pewno było to ponad 70 prac, co jest bardzo dużą liczbą, zważywszy na to, że rok wcześniej był wielki konkurs ogłoszony na katedrę w Katowicach i tam połowa, to znaczy 30 kilka prac zostało tylko zgłoszonych. W małym, prowincjonalnym Białymstoku 70 kilka osób walczyło o to, aby tę swoją realizację móc zbudować. Prasa donosiła oczywiście o tym, jakie są wyniki tego konkursu, jakie są nagrody. I już 12 lipca, proszę zobaczyć, Dziennik Białostocki właśnie pisze o tym, że sąd konkursowy rozstrzygnął i podjął decyzję i po rozpatrzeniu projektów przyznał stosowne nagrody. Natomiast białostoczanie mogą obejrzeć projekty nagrodzone i nie tylko zgłoszone, mogą obejrzeć na wystawie, jaka się odbędzie właśnie w lipcu, w drugiej połowie lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Pałacu Branickich. Niestety nie zachowały się ani katalogi żadne z tego wydarzenia, ani spis uczestników nawet, ani protokoły sądu konkursowego. Także to, co wiemy na temat konkursu, to wiemy właśnie z doniesień prasowych, ale przede wszystkim z doniesień w prasie fachowej, dlatego że zostały opublikowane prace nagrodzone wraz z omówieniem i kilka prac nienagrodzonych. I na tej podstawie możemy sobie wyobrazić, jak ten konkurs wyglądał. Przede wszystkim, co miało stanąć? Jeżeli możecie sobie Państwo wyobrazić teraz to wzgórze, które widzieliśmy przed chwilą bez kościoła, prawda? To jaki kościół miał tam stanąć? Pierwsza nagroda. Pierwsza nagroda architekci Władysław Schwarzenberg-Czerny, Jan Karzewski i Jerzy Wojsk. Może tylko jeszcze powiem, że większość tych pierwszych nagród uzyskali architekci bardzo młodzi. Architekci, którzy byli studentami właściwie tych profesorów, którzy byli członkami jury. Co więcej, ci profesorowie i Marian Lalewicz, szczególnie wychowanek petersburski, czy Wojciechowski Jarosław, raczej byli ukierunkowani dość konserwatywnie. Tymczasem sam konkurs, jak Państwo widzicie, to jest 26 rok. Konkurs nagle wybucha modernizm, wybucha architektura awangardowa i wszystkie projekty, które zostały nagrodzone, są projektami absolutnie modernistycznymi. To jest pierwsza nagroda. Jesteśmy na osi ulicy Lipowej, mamy podejście pod wzgórze. Na osi wzgórza stoi ta wielka, wysoka, wysmukła wieża i za tym mamy kościół, bardzo piękny. Bardzo piękny projekt z rozsuniętą fasadą, w fasadzie krzyż. O tutaj widać, kościół jest trójnawowy, to jest jego wnętrze. Wnętrze jest nakryte taką łupiną kryształową.
bardzo prześwietlone światłem, bo mamy długie, wysokie, wąskie okna z boku, które doświetlają nawę środkową. Wnętrze jest rozjaśnione, prześwietlone, świetliste. I sama budowla stoi właśnie dokładnie na osi ulicy Lipowej. Druga nagroda również uwzględnia oś ulicy Lipowej. Proszę zobaczyć, tu jesteśmy na osi ulicy Lipowej i wychodzimy i patrzymy, widzimy wysmukłą wieżę kościoła, wysmukłą wieżę dzwonnicę, ujętą w dwa takie pylony po bokach. Kościół też jest trójnawowy, monumentalny, wielki. Jadwiga Dobrzyńska i Zygmunt Łoboda, małżeństwo i jeszcze raz ten sam projekt. To jest takie rozwiązanie, że mamy takie tarasowe schody. To nie są strome schody, tylko takie tarasy, gdzie podchodzimy wysoko właśnie i wchodzimy do wnętrza świątyni. I trzecia nagroda. Trzecia nagroda Jan Stefanowicz, gdzie kościół jest już centralny, ale bardzo wysokie dwie wysmukłe wieże. Większość tych realizacji jest realizacjami żelbetowymi. W nowoczesnej technologii, w technologii żelbetowej, zresztą taka była sugestia, żeby taką technologię zastosować w tej świątyni. Jan Stefanowicz, proszę zobaczyć, projektuje również taką osiową kompozycję na osi ulicy Lipowej. Jedne schody, drugie schody. Idziemy, dochodzimy do świątyni. Świątynia też jest centralna, tak jak w przypadku Kościoła Świętego Rocha autorstwa Oskara Sosnowskiego, ale sześcioboczna, z tymi dwiema takimi wysokimi, bardzo wysmukłymi wieżami. A bardzo ciekawe wnętrze, projektowane przez Wacława Radwana, wnętrze w takim stylu art deco, wielki ołtarz, jak tutaj widzimy, z taką płaskorzeźbą, naprawdę jasno, bardzo oświetlony, naprawdę imponujące, bardzo ciekawe wnętrze. I wreszcie czwarta nagroda. Czwarta nagroda, która jest w ogóle niesakralna, ponieważ jest, tak jak widzimy, ta składa się z całego szeregu budynków. To jest kościół, żeby była jasność, zaznaczony tylko takim malutkim krzyżykiem. Także z trudem może się dopatrujemy tym architektury sakralnej. Wieża, która nawet nie jest dzwonnicą, tylko jakimś rodzajem takiej wieży po prostu obserwacyjnej. Wchodzimy z poziomu ulicy Lipowej i dopiero dalej, wyżej mamy schody. Kościół ma kilka poziomów. Kościół jest połączony z budowlami, które są towarzyszące, czyli mają wszystkie towarzyszące budowle, plebania. Wszystko to, co było wymienione w warunkach konkursu, jest jakby obudową tego kościoła. To jest taka spiętrzona bryła. No i ta wieża, to co widzimy tutaj, to jest po prostu cień istniejącej kamienicy z jednej i drugiej strony. O właśnie, tak to wygląda. To jest taki zespół budowli. Kościół jest w ogóle obrócony prezbiterium do ulicy. To znaczy ten kościół miał tak dosyć dziwnie, bo właśnie był tutaj od tej strony, to jest część prezbiteriana i żeby wejść musimy pójść po schodach i dopiero tak zachodzimy i dopiero wtedy wchodzimy do jego wnętrza. Ach, jeszcze może pokażę Państwu inne. Romuald Gut, architekt starszego pokolenia, już wówczas o pokolenie starsze od tych młodziaków, którzy zgarnęli nagrody, ich profesor bez nagrody. Za to bardzo ciekawy projekt też centralny, ośmioboczny, z dwoma takimi cylindrycznymi aneksami. To nawet nie są wieże, tylko takie dwie kaplice od frontu. Jedna wysoka, ale też niewysoka, tylko równej wielkości wieża czy wejście do wnętrza. Kościół wykonany z takiej szarej cegły cementowej, którą bardzo sobie upodobał. I wreszcie także wśród tych projektów, które tam znajdziemy, mamy projekty bardzo historyzujące. Mamy projekty właśnie takie Aleksandra Bojemskiego, takie jak tutaj widzimy, który jest po prostu no, nawiązaniem do romańskiej świątyni, prawda? Do romańskiego kościoła z westwerkiem, potężna taka budowla, która bardzo tutaj na tym wzgórzu
miała też dominować, czy właśnie taka koncepcja Bejla i Tarasina, która bardzo wyraźnie nawiązuje do świątyń starochrześcijańskich z kolei, prawda? Włoskie takie kościoły starochrześcijańskie z dzwonnicą wolno stojącą i w tym takim włoskim duchu ten kościół tutaj jest zaprojektowany. Też nie dostał żadnej nagrody ten kościół. Podobnie jak i ten projekt, który z kolei też jest taki bardzo tradycyjny, też z wieżą na osi, ale nawiązujący do architektury średniowiecznej, z ostrołukowymi oknami, ceglany, z takimi wysokimi szczelinami, tworzący taką bardzo spiętrzoną kompozycję brył. No i tak, i teraz proszę zobaczyć cztery nagrody. Cztery pierwsze nagrody, którą wybrać. Taki dylemat, czy wybrać, którą wybrać, która ma pójść do realizacji. Jeden z tych kościołów mógł stanąć na wzgórzu Świętego Rocha. Dlaczego nie stanął? Dobra, najpierw jeszcze kilka słów na temat ich autorów. Bo rzeczywiście oni, owszem, w tym momencie, kiedy uczestniczyli w konkursie, byli jeszcze bardzo młodzi. Ale bardzo szybko życie pokazało, że są niebywale aktywni, że są bardzo zdolni. Zresztą te wszystkie projekty były naprawdę bardzo wysoko ocenione. I jeżeli rozpatrzymy je od strony architektonicznej, okazuje się, że są świetne. One potem były wielokrotnie naśladowane w innych realizacjach. Czyli jeżeli się rozejrzymy, to nagle zobaczymy, że takich kościołów, jak widzieliśmy tutaj, czy podobnych do nich, jest bardzo dużo. Ten konkurs wytyczył pewną linię rozwojową architektury sakralnej, która w drugiej połowie lat 20. i w latach 30. zdominowała Polskę. To był świetny konkurs. Pierwsza nagroda Schwarzenberg, Czerny i Weissbund. Świetni architekci, którzy potem realizowali dom, no, bardzo dobrą architekturę modernistyczną. No, Czerny może mniej, bo był urbanistą. Wybitna, naprawdę znakomita para. Druga nagroda w konkursie to Jadwiga Dobrzyńska i Zygmunt Łoboda, jeden z najzdolniejszych tandemów architektury międzywojennej polskiej. Już wówczas bardzo znani, bo obydwoje absolwenci Wydziału Architektury, zresztą tak jak wszyscy, prawie wszyscy, już wówczas mieli taką realizację, konkurs wygrany na PKO Bank w Poznaniu. Krótko potem budowali sanatorium w Istebnej, krótko potem budowali zakłady naukowe w Katowicach. To jest ich willa własna w Warszawie. Naprawdę znakomici. Jan Stefanowicz, architekt, który szczególnie dla nas jest ważny. Mówię dlatego o tym, bo wygrał konkurs na szkołę dla nas, czyli dla mieszkańców województwa podlaskiego. Też świetny architekt modernista, autor takiej podręcznikowej budynku, jaką jest Miejska Hala Targowa w Końskich, ale jeżeli Państwo popatrzycie na tę szkołę, to jest szkoła w Siemiatyczach. Zrealizowana budowla, jeden z najciekawszych budynków szkolnych dwudziestolecia międzywojennego, pokazywany na wystawie architektury modernistycznej. A już nie mówię o Lachercie i Szanajcy, architekci, których znajdziecie Państwo w każdym podręczniku architektury modernistycznej. Zdobywcy czwartej nagrody z kolei, członkowie awangardy warszawskiej i współzałożyciele grupy Prezens, autorzy całego szeregu realizacji, ja tutaj wymieniłam tylko kilka, naprawdę współtwórcy polskiej awangardy. Żaden z nich nie dostąpił tego, aby jego projekt został zrealizowany. Pytanie dlaczego? Ja nawet nie próbuję tego dociekać, bo nie ma żadnych podstaw. Wiemy jedno, że kilka lat później, w 1930 roku w Jutrzence Białostockiej, ksiądz Abramowicz napisał taki krótki artykuł mówiący o tym, że dziwolągi w sztuce kościelnej. Czyli jak widać, no, tytuł mówi sam za siebie, prawda? Bardzo surowo ocenia architekturę współczesną. Mówi, że to wszystko kubizmy i inne tam właśnie awangardy. To w ogóle nie jest żadne sakrum. To jest absolutnie architektura i tutaj bardzo rozwija ten wątek i odnosi to z kolei do właśnie konkursu na Kościół Świętego Rocha. I mówi tak. Klasycznym tego przykładem była wystawa konkursowa projektów na kościół pomnik Świętego Rocha.
odbyta w 1926 roku w Pałacu Branickich w Białymstoku. Śmiało można rzec, że spośród 76 nadesłanych projektów najwyżej 10 miało charakter kościoła, reszta dziwolągi. No i z tą opinią zostawiam Państwa, bo potem oczywiście nastąpiła już inna jakby opowieść, prawda? Potem wraca ksiądz Abramowicz do projektu Oskara Sosnowskiego, do projektu, który prawdopodobnie już zna. Jedno tylko Państwu mogę powiedzieć, w jaki sposób objawił się projekt Oskara Sosnowskiego. Tego nie wiemy. Nie wiemy po pierwsze, czy uczestniczył w konkursie. Nie wiemy dlatego, że nie mamy żadnych katalogów konkursowych. Nie mamy żadnej dokumentacji dotyczącej tego konkursu. Sam ksiądz Adam Abramowicz we swoich wspomnieniach, które ukazały się już po wojnie w Chicago, pisze o tym, że ponieważ ten konkurs nie spełnił jego oczekiwań, ani oczekiwań Komitetu Organizacyjnego Budowy Kościoła, on zorganizował kościół wewnętrzny, zamknięty, do którego zaprosił Oskara Sosnowskiego, którego koncepcję i projekt znał i którego projekt, właśnie ten projekt, ukazał się w czasopiśmie Architektura i Budownictwo razem z tymi projektami, które przed chwilą widzieliśmy. Tylko tamte projekty były opisane projekt konkursowy 1926, a ten projekt został opisany projekt Kościoła Opatrzności w Białymstoku 1927, przeznaczony do realizacji. Historia koncepcji Oskara Sosnowskiego, historia jego naprawdę wspaniałej myśli dotyczącej kamiennej litanii z pewnością jest Państwu bardzo dobrze znana, wielokrotnie była o tym mowa. Kościół jest zupełnie inny niż wszystkie pozostałe. Kościół, który znamy z rysunków, z cegiełek, z projektów, które są zachowane szczęśliwie. Kościół, który przecież jest również modernistyczny. Powiem tylko, że rok wcześniej Oskar Sosnowski złożył również projekt swój na katedrę w Katowicach. Otrzymał jakieś wyróżnienie, ale projekt odrzucono ze względu na sprzeciw władz kościelnych, która bezwzględnie wykluczyła zastosowanie żelbetu. Mówiono, że żelbet jest niedobry, ma złą akustykę, to nie jest materiał do kościoła. Kościół jest za nowoczesny, to jakiś właśnie wymysł. Ten kościół jest wcale nie mniej żelbetowy, a wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o technologię, prawda? Jest również modernistyczny. Jeżeli popatrzymy na jego rozwiązania techniczne, projektowe, ma on w sobie cechy architektury absolutnie modernistyczne. Co w takim razie ten kościół ma, czego nie miały poprzednie projekty? To jest pytanie, prawda? Ma, proszę Państwa, bardzo wiele. Ma przede wszystkim ideę, bardzo wyrazistą ideę i kościoła pomnika, i kościoła wotywnego, i kościoła pełnego naprawdę niesamowitej zupełnie metafizyki, i kościoła, który jednocześnie oprócz tych wszystkich cech pomnikowości, monumentalności, ma jeszcze taką cechę, której nie miały poprzednie kościoły, mianowicie to jest kościół twierdza Warownia również. Warownia, która stanęła w Białymstoku, a cały czas pamiętajmy, że ten 1920 rok, pamiętajmy te wojska rosyjskie, które przechodziły przez Białystok. Pamiętajmy te dramaty, które się wydarzyły także w przypadku bezczeszczenia świątyń. No, jednym słowem, kościół twierdza, w tym kontekście, o którym przed chwilą mówiłam, postać księdza Adama Abramowicza jawi się dla mnie jako rzeczywiście naprawdę niebywała zupełnie. Dlatego, że podjąć taką decyzję wbrew wszystkim, wbrew architektom,
Podejrzewam, że niekoniecznie jego władze kościelne również, zważywszy na niechęć do modernizmu i żelbetu, również niekoniecznie były zachwycone. Koszty, jakie za tym idą, prawda? Jednym słowem, decyzja, którą podjął, była decyzją niebywale ryzykowną, a jednak się udało. Jeszcze jedna kwestia, bo myśmy zresztą napisali o tym w naszych zaproszeniach do Państwa. Istnieje taki przekaz mówiący, że Kościół w dużej mierze został zbudowany między innymi z cegły z rozebranej cerkwi. Takie publikacje się ukazały. Jak to skomentujesz króciutko? Proszę Państwa, ja bardzo wiele czytałam i bardzo wiele kwerend archiwalnych przeprowadziłam na temat Kościoła. W żadnym ze źródeł nie spotkałam na najmniejszą wzmiankę o tym, o jakichkolwiek relacjach pomiędzy właśnie Kościołem a cerkwią. Co więcej, jeśli chodzi o cerkwię, ta cerkiew została rozebrana w 1938 roku. Po prostu nie ma szans. Co więcej, bardzo długo trwał spór prawny pomiędzy miastem, pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, cerkwią prawosławną, to tam kwestie prawne były niebywale zagmatwane. Cerkiew, która w stanie surowym została zbudowana w 1914 roku, stała i niszczała. Procesy trwały, ja prześledziłam dokładnie, uwierzcie mi Państwo, całą tam, no po prostu kilka tomów akt dotyczących korespondencji właśnie pomiędzy tymi rozmaitymi stronami. Powiem tylko jedno, że ostatecznie zdecydowano na rozbiórkę cerkwi po wyroku sądowym. Zdecydowano to bodajże w lipcu chyba 1938 roku i co więcej, cegła z rozbiórki miała być sprzedawana na licytacjach, a nawet w budżecie miasta Białegostoku była wpisana taka pozycja dochód ze sprzedaży cegły, właśnie z rozebranej cerkwi. I teraz wracając do kościoła w Białymstoku, po pierwsze on już był zbudowany w takim stanie, że tam naprawdę nie potrzeba już było cegły żadnej. Ale wydaje się, że to jest przyszedł taki czas, żeby rzeczywiście o tym napisać jakiś artykuł, prawda? Bo to jest bardzo szkodliwa informacja, która niepotrzebnie nas, prawda, konfliktuje, a powodu w zasadzie nie ma, bo jeżeli są fakty takie, które ja również czytałem, że były licytacje tej cegły w latach, końcu lat 30. Przed wybuchem II wojny światowej, to skąd się biorą właśnie tego typu informacje?